Dzień dobry, w poniedziałek 1 kwietnia. Dzień zaczynamy tak, że staliśmy z Patryczkiem i zbudowałem mu taką oto tu konstrukcję. Sobie wystrzeliwuję samochodzik stąd i taki tor. Także tak się bawimy na razie. A Agnieszka jest na kiermaszu świątecznym Emaus, więc tam się do niej wkrótce wybierzemy. A ja tutaj z Patryczkiem przyjechałem do Parku Jordana. Jesteśmy w Parku Jordana teraz, ale idziemy na kiermasz Emaus. Przeniesiony obecnie. Wyjątkowo tutaj na Błoniach w tym roku będzie. I tam odszukamy Agnieszkę. Idziemy. I tutaj jest właśnie Emaus na Błoniach. Tam się zaczynają te namioty i się ciągną. Tam daleko. Tak, jest dużo żarcia. Ja cię kupię. Czego to nie? Agnieszka jest tutaj na stanowisku M3 razem z Izabelą Agaczewską i jest już Patryczek. Tutaj ma Agnieszka swoje sprawy. No, jak mówiłem, jest Agnieszka, tam jest Patryczek. To są Agnieszki sprawy. A to szczęście dobre, ile chcesz na to pytanie? Jak tam? Jak dobrze, idzie? Bardzo dobrze mu się. Obok Izabela Agaczewska sprzedaje swoje książki. Proszę bardzo. Także Juty książki. Agnieszka mówi, że idzie dobrze, nie wiem, czy idzie dobrze, bo tuż obok jest konkurencja. Również z miodami, więc... No. Także tak, powodzenia Agnieszka. Dziękujemy. Powodzenia Izabelo. Dziękujemy bardzo. No, idziemy z Patryciem, patrzeć na tę pszczółkę. Mnóstwo ludzi. Teraz przyszliśmy na plac zabaw i Patryk tutaj się kręci na takim mini karuzeli. I to z Patryczkiem na kolejnym placu zabaw w tym parku. No i tam Patryk biegnie. Patryk jeszcze tutaj skacze, ale jest zamknięty. Patryk tutaj jeszcze biega i z powrotem. Nie na pupę najpierw, bo tak jest niebezpiecznie. Usiądź sobie na pupę, to jest zjeżdżalnia, tak? No i my już kończymy targi. Zadowolona? Zadowolona. No, będziemy może za rok. Tak jest. Pozdrawiamy. Co to, Patryczku, będziemy mieli gości? A kto do nas przychodzi? Proszę, proszę. Ktoś puka, leci, patrzy się otworzyć. Kto to przyszedł? A, śmigu i dingu! Co ta oliwka? Wujka, wujka, szybko wujka lej, wujka! Aha, taka ta sytuacja. Taka śmigu sytuacja. Śmigu i dingu. No, wyposażyłem Patryczka w pistolet i nam uciekli tchórze. No tutaj nasi goście wręczyli Agnieszce prezent, nie chcieli się nagrywać, jak wręczają. Od kiedy ale... to nie chcą się nagrywać? Właśnie, co to z nimi, coś nie ale tak jest. Ale piękne, popatrz, ile dostałam biżuterii. Ale to też śliczne, taka sówka, jaka śliczna. Wszystko niebieskie. Piękne. A to co? Żaba, o jaka fajna. O mama mia, śliczne. Piękne. I tu jeszcze dostałam, co to jest? Kot! Zobacz, no, jaki kot. Szkatułkę z biżuterią. Zobacz, jaki kotek. Widzisz? No, chcesz zobaczyć miał miał? No. A tu jest co? Hu hu. Pięknie, pięknie. Dobrze. I jeszcze dostałam jeden prezent. Coś tam jest. Coś miękkiego. To jest forma, ale na co? Na świeczki czy na co? Czy na babeczki? Na świeczki. A, super, no. Serduszka. A, elegancka, nawet dwie takie formy, nie? Tak. Super. Bardzo dziękuję, piękne prezenty.
Super, bardzo mi się podobają. Będziemy robić świeczki i będziemy sprzedawać, tak Oliwia? No właśnie goście przyszli, ja musiałam ich podejmować, gdyż Agnieszki nie było. Gdyż była na jarmarku Emausie z Izabelą Agaczewską. Angelika. Od 5 rano tam Agnieszka była, ja dołączyłam po 7, bo poszłam spać o 4 i nie mogłam wstać. To poczekaj, jeszcze wytłumacz, bo najpierw mówisz Izabela, a później Agnieszka, więc trzeba zmienić. Izabela Agaczewska, to jest jej ksywka. Tak naprawdę pseudonim to jest Agnieszka, tak, pseudonim literacki. Aga tam była już po 5, bo między 3 a 6 trzeba było odebrać stanowisko. A ja przyjechałam po 7, bo ja poszłam spać o 4. Nie mogłam się zleć z łóżka. No i przychodzę, słuchajcie, i zostawiłam rzeczy i pojechałam zaparkować samochód. I przychodzę, jakaś afera jest, bo obok stanowisko z miodami, gościu się czepiał, że miody, że jak to, że nie było, a tam okazało się, że organizatorzy były, że książki, miody i świeczki z wosku pszczelego i dali nas koło siebie, nie? No, ale jakoś spoko, no nie tak, że ten. No i na początku przez pierwsze 2 godziny w ogóle nic nie sprzedałam, sobie myślę, a tam 200 się płaci za wstęp, to sobie myślę, ładnie. To znaczy 400 się płaci. 400 zł za 2 metry. Tylko was były dwie, więc żeście się podzieliły kosztami. Tak, 400 zł. Czyli stoisko kosztuje 400 zł. 400 zł plus 1000 zł kaucji, którą do 14 dni wracają. No i ja przez pierwsze w ogóle nic, nawet nikt nie patrzył, w ogóle wszyscy przechodzili obojętne, sobie myślę, no pięknie. No ale potem się rozkręciło i potem dużo świeczek sprzedałam, także miodów miałam niewiele, no to parę tylko. Także ogólnie jestem zadowolona. No i z łotarku. Fajnie. Proszę, jak się kuzyna swo razem bawi. O. O. Siedzą tu i rozmawiają. No, to dzieci zamiast po pisankach to malują po sobie. Proszę bardzo. Oliwia maluje sobie rączkę i Patryś tak samo. Mieliście jajka malować. O, pięknie. Tak, pięknie. Proszę tutaj stawać. Jedno i drugie na krzesełku. I ciocia będzie się zmywać. No. Dobra, przytrzymam. Oliwia. No, jeszcze nie. Śpiewamy 100 lat. Uwaga. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Agnieszka! Brawo! Jest! Brawo! Brawo! Jeszcze raz? Dobra, no to jeszcze raz. A będziecie śpiewać jeszcze raz? Teraz oni śpiewają. No teraz wy sami śpiewacie. Teraz śpiewacie wy. Patryka, tak. No, teraz śpiewajcie. No. No. Ja dam. No śpiewajcie ładnie. 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Agnieszka. Mocno. Tak, właśnie Agnieszka świętuje swoje zaległe urodziny. No już, ostatni raz. Ostatni raz. Dobrze. Ostatni.